Sytuacja może przytrafić się również Tobie i Twojemu dziecku. Wyobraź sobie piękny, słoneczny dzień. Odbierasz dziecko po szkole czy po przedszkolu. Korzystacie z pięknej pogody, jedziecie na plac zabaw albo na spacer. Widzisz, że Twoje dziecko co jakiś czas drapie się po głowie, ale może to metka w czapce albo po prostu coś zaswędziało. Wykończeni całym dniem wracacie do domu. Robi się coraz później, wszyscy są zmęczeni. Jedząc kolację, siedzisz na wprost swojego dziecka i widzisz, że znowu się drapie po głowie. No teraz to Ci się to wydaje trochę dziwne. Czemu drapiesz się po głowie? Zapytasz. Bo mnie bardzo swędzi. I w tym momencie zapala Ci się czerwone światełko w głowie. Alarm. W szkole albo przedszkolu dziecka było zgłoszenie, co prawda w innej grupie, ale jednak, że jakieś dziecko miało wszy. Natychmiast doskakujesz do dziecka i zaczynasz oglądać mu głowę. I widzisz miejsca zadrapań, zaczerwienienia. I co dalej? Czego szukać? Pozwól, że opowiem Ci o dosyć wstydliwej, ale u dzieci niestety bardzo powszechnej chorobie. Choć na samą myśl o tym wszystko zaczyna mnie swędzić. Dzisiaj porozmawiamy o pszawicy. Gotowy na kolejną porcję wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Cześć, jeżeli jesteś tu nowy, mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Na tym kanale znajdziesz rzetelną, aktualną wiedzę medyczną, opakowaną w łatwy i przystępny do przyswojenia sposób. Chcę Wam pokazywać, że medycyna jest super i to już od najmłodszych lat. Pszawica, czyli choroba, o którą się dzisiaj zajmiemy, zwana również pedikulozą, jest chorobą pasożytniczą. Poznaj wroga Twoich włosów. Oto wesz głowowa. Mimo, że nie wygląda groźnie i w sumie nie jest bezpośrednio groźna dla zdrowia, to chorowanie na pszawicę jest strasznie wkurzające. Ale po kolei. Aby zrozumieć, na czym polega leczenie i jak skutecznie pozbyć się intruza z głowy, należy poznać jego zwyczaje, czyli spojrzeć z perspektywy wszy. Zacznijmy może od tego, że przy tym choróbsku nie ma żadnej sezonowości. Zarazić się możesz przez calusieńki rok. Mało tego, wesz głowowa opanowała całą kulę ziemską. Wszędzie tam, gdzie jest ludzkość, możesz spotkać wszy. Nie wiem dlaczego pszawica kojarzy się z brakiem higieny, nie myciem włosów, ale to nic bardziej mylnego. Taka wesz uwielbia czyste i długie włosy, ale tak naprawdę nie pogardzi żadną owłosioną głową. Co gorsze, do zarażenia może dojść w każdym wieku, ale najczęściej chorują dzieci i młodzież. Wszy uwielbiają duże skupiska ludzkie, czyli idealna opcja w żłobkach, przedszkolach, w szkołach, w internatach, w domach z pomocy społecznej. Wesz znajdziesz na głowie swojego dziecka po kontakcie z inną osobą chorą, przez bezpośredni kontakt, czyli na przykład poprzez przytulenie, w trakcie zabawy, lub też, co również często występuje, przez wspólne korzystanie z przyborów toaletowych, jak na przykład szczotki, czy na przykład spinki, założenie tej samej czapki. Również pluszowe zabawki, pościel, materace mogą być źródłem zakażenia u dzieci. Generalnie wesz poza głową może przetrwać jedynie 1 do 2 dni. A jak wygląda życie takiej wszy? Na Twoją głowę musi trafić para wszy, czyli samiec i samiczka, mama i tata. Po 17-18 dniach życia takie osobniki są gotowe, są dojrzałe płciowo, czyli gotowe do rozmnażania. Kiedy stwierdzają, że chcą założyć rodzinę, samiczka będzie powiedzmy w ciąży przez 19 do 20 dni. I po tych 19 do 20 dniach zaczyna składać jaja. Jaja wszy nazywamy gnidami. Są bardzo ciekawe, ponieważ składane są na włosie, zaraz przy skórze głowy i są do tego włosa przyklejane takim specjalnym klejem. Bardzo trudno je odkleić. Po 7 do 8 dniach z jaj wyklują się młode wszy, które osiągną ponownie dojrzałość i gotowość do rozmnażania po kolejnych 17 do 18 dniach. A rodzice po 32-35, czyli prawie miesiącu, taka wesz
Bob umiera i samoczynnie spada z głowy, z włosa. Dorosłe wszy i małe wszy są trudno dostrzegalne we włosach. Najczęściej bytują za uszami w okolicy potylicznej i ciemieniowej. Ale chwila, zanim przejdziemy do leczenia wszawicy, jeżeli ciekawi Cię ten temat, myślę, że to dobry moment, żebyś subskrybował kanał. W ten sposób zwiększam zasięgi kanału, a ja chcę pomóc jak największej ilości osób. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia, kiedy wrzucam kolejne filmiki, a staram się to robić regularnie, kliknij dzwoneczek, w ten sposób aplikacja poinformuje Cię o tym, kiedy pojawi się kolejny film. Ok, czyli teraz przechodzimy do leczenia wszawicy. Bo jest to dosyć trudny i żmudny temat. A wiesz dlaczego? Zaraz Ci to wszystko wytłumaczę. Po stwierdzeniu wszawicy u dziecka, cała rodzina jest postawiona w stan gotowości. Leczenia wymaga osoba zarażona. Do zwalczania wszawicy używamy preparatów przeciwpasożytniczych, które są dostępne bez recepty w aptekach. Obecnie dostępne są na rynku najróżniejsze preparaty w postaci lotionu czy w postaci szamponu, żelu. Generalnie zasada jest jedna. Preparaty dla dzieci, na przykład taki, zawierają dimetikon, czyli olej silikonowy. Jest to dość gęsty i ciągnący się preparat. Na czym polega to leczenie? Otóż zalanie ciała wszy takim olejem powoduje, że ta substancja zatyka otwory oddechowe wszy i powoduje, że wesz się udusi, czyli utrudnia jej oddychanie. Taki preparat zostawiamy na skórze głowy tak długo, jak jest napisane. U mnie to było 15 minut. No i spłukujemy, widząc jak dojrzałe osobniki opuszczają skórę głowy naszego dziecka. No ale niestety to nie koniec leczenia. Pozbyliśmy się dopiero osobników dorosłych i młodych osobników, które po prostu z tej głowy wyleciały częściowo. Następnym etapem jest po spłukaniu skóry głowy, umyciu skóry głowy, wyczesanie ewentualnych resztek, robali, takim oto specjalnym grzebieniem, czyli włosy dzielimy na pasma, dobrze rozczesujemy najpierw grzebieniem i następnie pasmo po paśmie przeczesujemy takim grzebieniem metalowym. Chodzi o to, że taki grzebień wyłapie te mniejsze osobniki, których nie byliśmy w stanie zobaczyć, które same nie wypłynęły. Ale to jeszcze nie koniec, bo szampon i grzebień zwalczają na razie postaci dorosłe oraz te młode postaci, te, które się wykluły już i są i bytują na głowie. A co z jajami wszy? Tak jak Ci wcześniej mówiłam, jaja, czyli gnidy, są przyczepione do włosa dzięki takiej substancji klejącej. Żeby się ich pozbyć, należy je po prostu ściągnąć paznokciem. Taki grzebień nie da rady usunąć jaj. Podczas przeglądania głowy czasami uda Ci się zauważyć te drobne perełki wielkości ziarnka piasku, które przyczepione są do włosa. I te właśnie perełki należy usuwać paznokciem, trzeba ściągnąć je przez całą długość włosa. Po tak zakończonej pielęgnacji to jeszcze nie koniec leczenia. Równolegle do pielęgnacji skóry głowy należy przeprowadzić takie odkażanie wszystkiego, co miało kontakt z włosami i co może mieć kontakt z włosami. To znaczy, pierzemy w wysokiej temperaturze, czyli 60 stopni, wszystkie poszewki, prześcieradła, czapki, ręczniki, które były używane, lub opcjonalnie można je wyprasować z funkcją pary. Podobnie należy potraktować pluszaki. Te, które nie mogą być wrzucone do pralki, można zamrozić w zamrażarce i zostawić je tam na 24 do 48 godzin. Wszelkie ozdoby do włosów, gumki, stotki, grzebienie należy wygotować, ale jeżeli nie można ich wygotować, należy je wyrzucić. Rzeczy, których nie można wyprać, należy spryskać preparatem owadobójczym, zamknąć je szczelnie w worku foliowym i odstawić, nie używać, przez 10 dni w takiej właśnie formie. Po wyjęciu takich rzeczy z worka należy je umyć na sucho bądź na mokro. Chodzi o to, że ta 10-dniowa kwarantanna w zamkniętym w szczelnie worku spowoduje, że wersja się udusi, bo zamykamy jej dopływ tlenu. Ale to ciągle jeszcze nie koniec leczenia wszawicy. Bo jeżeli dobrze pamiętasz, z jajek po 7 do 10 dniach wykluwają się młode wszy. Tak jak mówiłam, jaja, czyli gnidy, są bardzo drobne, malutkie i bardzo łatwo je niestety przeoczyć. Tak więc, żeby pozbyć się tego problemu raz, a dobrze, po 7 do 10 dniach należy ponownie nałożyć na skórę głowy ten sam preparat antywszawiczy i zastosować ponownie przeglądanie głowy za pomocą grzebienia.
W ten sposób wyłapiemy te osobniki, które wykluły się z jajek, a zostały przeoczone w trakcie przyglądania włosów. Prawda, że takie leczenie jest żmudne i nieprzyjemne, no zwłaszcza dla tego, który musi przeglądać tę głowę. Czy można jakoś zapobiegać wszom? Ponieważ wszawica jest taką chorobą, która jest, dotyczy skupisk ludzkich, należy prawidłowo edukować pacjentów na ten temat. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie powinniśmy się wymieniać szczotką, czapką. To, co jest pomocne przy wyłapywaniu osób, które mają wszy na głowie, to takie wyrywkowe kontrole, które czasami odbywają się w szkole, ale również powinny się odbywać w domu. Przejrzyj od czasu do czasu głowę dziecka, zwłaszcza jeżeli widzisz, że się drapie. Co ciekawe, związanie długich włosów, noszenie kitki czy warkocza utrudnia takiej wszy penetrację do skóry głowy, więc jest również zalecane jako profilaktyka, zwłaszcza jeżeli ktoś ma długie włosy. Na samą myśl o wszach cała głowa mnie spędzi i mam ochotę się podrapać. Do dzisiaj pamiętam, że jako dziecko w podstawówce miałam wszawicę i zaraziłam nią całą moją rodzinę. Wtedy stosowało się takie śmierdzące preparaty, których zapach pamiętam do dzisiaj. Ale cała procedura wyglądała bardzo podobnie. Musieliśmy siedzieć 15-20 minut z tą śmierdzącą mazią na głowie, potem wymyć, potem wyczesać, wyłapać jajka i po 7-10 dniach było znowu to samo. Skoro ja pamiętam, że coś takiego miało miejsce u nas w domu, jak ja byłam dzieckiem i w naszym domu też to się niestety zdarzyło, to szansa na to, że ta choroba pasożytnicza zagości również u Was w domu jest całkiem spora. Warto wiedzieć, jak się do czegoś takiego przygotować. Warto wiedzieć, jak skutecznie zwalczać ten problem. I dlaczego proces zwalczania wszawicy jest tak żmudny. Ale po dzisiejszym filmie mam nadzieję, że zrozumiałeś ten problem. Mam nadzieję, że o leczeniu wszawicy będziesz wiedział już teraz wszystko. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!